Siemaneczko, witam Was w drugim odcinku vlogmasowym. Dzisiaj lecimy sobie na pętelkę beskidzko-wyspową, wokół Beskidu Wyspowego, ale najpierw musimy się jechać zatankować, bo nie mamy paliwa. Tak więc szybkie tankowanie i lecimy na małą wycieczkę. A dzisiejsza traska, lecimy sobie z Rabki na Mszanę. Z Mszany polecimy sobie na Lubień. Z Lubnia starą drogą polecimy sobie na Krzeczów, Skomielną i wróćmy się do Rabki. Ja to nazywam taka nasza pętla wokół Beskidu Wyspowego. Fajna droga. Objeżdża się właśnie górkę Lubą Wielkim, o którym wspomniałem w zeszłym filmiku. Tak więc zapraszam do oglądania. Tak, jesteśmy już w Rabie Niżnej. Przelecimy z Rabę Niżną. Później wracamy do Mszany i odbijamy Mszanie w lewo na Lubień. Strasznie wieje, strasznie czuć po moim ciele i ten, że strasznie lubi wiaterek podwiać, nosić. Taki dzisiaj w ogóle zimny wiatr jest. Do słoneczka ciepło, ale tutaj wiaterek strasznie zimny jest. Ciekawe, czy spotkamy w ogóle jakiegoś motocyklistę dzisiaj. Ostatnio no niestety nie udało się spotkać żadnego. Ale zobaczymy. Może coś więcej będzie na Zakopiance. Na razie jest pusto, nie pusto dzisiaj na drodze. Widoczki krzyżno-potoczkowej, górki. OSP na trawie niżnej. Strasznie wieje, jak się leci szybciej. Tak teraz, no oczywiście na terenie niezabudowanym, taka seteczka, to strasznie podwiewa dzisiaj. Troszkę wolno tak jeździć. No i jesteśmy w Mszanie Dolnej. Dajemy w tym momencie na Lubień. I czekamy na zmianę. No i teraz lecimy w stronę Lubnia. Jesteśmy w Kasińce Małej, kościółek, a dalej już tylko końcówka i Lubień. Podwiewa dzisiaj niemiłosiernie, już to trzeci raz w sumie wspominam, ale wieje strasznie. Czuć ten wiatr. No i jesteśmy teraz w Lubniu, dojechaliśmy do Lubnia. Teraz będziemy jechać na rądko, będziemy lecieć w stronę Skomielnej. Tylko że nie będziemy jechać nowo wybudowaną S7, bo to co to za frajda, jechać po dwupasówce. Pojedziemy sobie przez starą drogę. Oczywiście to, co motocykliści lubią najbardziej. Chociaż nie było pełnego odcięcia. My sobie jedziemy starą drogą. I wylatujemy teraz z wioski już Lubień. Wylatujemy na starą drogę, starą siódemeczkę. Tutaj u góry, jak widzicie, idzie już nowa S7. Kiedyś Was zabiorę na przejażdżkę S7 całą. Jest ona tutaj już od Lubnia. No, kończy się na Rdzawce już tutaj na końcu patelni. Jest cała pasmówka zrobiona. Kiedyś Was wezmę na taką przejażdżkę. Jeżeli będziecie chcieli, oczywiście, Wam pokażę. Oczywiście osoby tutaj z mojego rejonu, czyli rejon Podhala, bardzo dobrze zna te drogi, ale ci, co oglądają, widzowie, którzy są spoza, to będą mieli okazję sobie zobaczyć, oglądać, jakie mamy drogi u nas. A my teraz tu hamujemy, bo tu jest aktywny fotoradar na 50 szczela. Jest tutaj kolega, a tak fajnie siedzi, że jest centralnie za drzewem, za znakiem i go nie widać. Dzień dobry, uśmiech proszę. I lecimy dalej. Troszkę to zmuliłem, ale już jest wszystko ok. Będzie dochodzić teraz, już wchodzić jest S7, bo tutaj robią tunel i tu będzie wchodzić na starą Zakopiankę. Musimy się przyuważyć. Teraz lecimy do Skomielnej Białej z naprawy. Jesteśmy w naprawie i lecimy do Skomielnej Białej. Nawet nie ma takiego korka dużego dzisiaj przy światłach. Chociaż ci, co mieli jechać, też pewnie pojechali. A my teraz lecimy w lewo i będziemy kończyć pomału. Już jesteśmy w Skomielnej Białej i lecimy w lewo i już wlatujemy do Rabki. I lecimy sobie do Rabki. Ten odcinek już możecie trochę pamiętać z pierwszego odcinku, jaki jest na kanale, z pierwszego przejazdu na mojej kawie. Lecieliśmy tędy właśnie z kumplem. Ja Wam dzięki za oglądnięcie filmiku i do zobaczenia w następnych filmikach. Trzymajcie się, cześć. Zrobiliśmy całe kółko wokół Beskidu Wyspowego.